Otwieram pierwszą sesję Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 23 listopada 2018 rok. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt pogratulowania Państwu wyboru na radnych do Rady Miasta Kamienna Góra. Życzę Państwu realizacji zadań wynikających z pełnienia zaszczytnej funkcji dla dobra i rozwoju naszego miasta, jak również pomyślności w życiu osobistym. Bardzo proszę pana seniora Bogdana Wągrowskiego o powstanie w celu złożenia ślubowania i wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Jesteśmy w punkcie drugim. Złożenie ślubowania przez radnych. Czytam. Wierny z Konstytucji i praw Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Teraz będę czytał alfabetycznie wszystkich, wywoływał wszystkich radnych. Każdy z radnych, bardzo proszę, żeby powstał i odczytał i złożył ślubowanie. Ślubuję lub dodatkowo tak mi dopomóż Bóg. Jerzy Basta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bruździak Jacek. Ślubuję. Grzyb Andrzej. Jarosz Janusz. Ślubuję. Komorowska Regina. Kurnyta Danuta. Formuła. Danka. Aha, ślubuję, tak mi to pomoże. Maja Kwiolet. Murawski Bogdan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Seweryniak Grzbieta. Sławiński Łukasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Sławiński Sławomir. Ślubuję, tak mi to pomógł. Sobiechowski Wiesław. Ślubuję. Szczerbaty Iwon. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 ustawowego składu, co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować uchwały. Zapraszam pana Janusza Chodesewicza na środek do ślubowania. Ja już idę. Sekundkę. Zapraszam do ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd. Że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd. Sprawować będę tylko dla dobra publicznego. Sprawować będę tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców miasta. I pomyślności mieszkańców miasta. Dziękuję. Proszę o podanie insygnii władzy panu burmistrzowi. Panią przewodniczącą, proszę. Panie burmistrzu. Na środku. Co? Otwieramy dzisiaj wspólnie nowy rozdział w historii Kamiennej Góry. To efekt decyzji, jaką podjęli mieszkańcy w wyborach 21 października i 4 listopada.
Mnie i Państwu radnym wyborcy powierzyli w tych dniach trudne zadanie wyrwania naszego miasta z marazmu, w jakim znajduje się od lat. Zadanie uczynienia go ładniejszym i czystszym, bogatszym i nowocześniejszym, a przede wszystkim przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Hasło zmiany w Kamiennej Górze, jakie było hasłem przewodnim mojej kampanii wyborczej, zostało podchwycone przez kilka tysięcy wyborców. Tęsknota za tą zmianą, wywołana choćby przez porównanie z innymi miastami, przełożyła się na ten wynik wyborczy, w efekcie którego jesteśmy tu dzisiaj. Za tym wynikiem idzie wielka odpowiedzialność, którą na nas nałożyli wyborcy. Mam świadomość, że wielu z nich widzi w nas jedyną, by nie powiedzieć, ostatnią szansę na tę długo oczekiwaną zmianę. W imieniu swoim, a ośmielam się dodać, że także w imieniu radnych, deklaruję, że będziemy pracować jak najlepiej potrafimy, by podołać nałożonym na nas zadaniom, by nie zawieść zaufania wyborców. Za to zaufanie, choć wiele razy już dziękowałem, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkim podoba się ten wybór. Nie wszystkim odpowiadam ja na tym stanowisku, które przed chwilą objąłem. Nie wszyscy też chcieli takiego składu rady, jaki tu dzisiaj się ukonstytuował. Moim i Państwa radnych zadaniem będzie przekonać niechętnych czy nieufnych, poderwać ich do wspólnego czynu dla dobra Kamiennej Góry. Wierzę, że możemy tego dokonać mimo różnicy poglądów, mimo innego czasem spojrzenia na sprawy miasta. Dla tej jednej wspólnej sprawy, jaką jest lepsza Kamienna Góra, apeluję o zaprzestanie sporów i kłótni, o rozsądek i przedkładanie interesu publicznego nad prywatny. Pewnie nie będziemy zawsze jednomyślni, bo to jest niemożliwe. Bądźmy jednak rozsądni, walczmy na argumenty, a nie na pomówienia. Spierajmy się, ale nie zwalczajmy się na zabój. Niełatwo mi o tym mówić, bo z przykrością wspominam, jak na tej sali wielokrotnie odbierano mi prawo do własnej oceny spraw miasta, dostępu do informacji, jak zabierano mi głos i wyganiano z tej mównicy. Mam gorące pragnienie, by już nigdy nikogo na tej sali nie spotkały takie szykany. By każdy, nawet najbardziej surowy krytyk mojej czy radnych pracy mógł być wysłuchany. Pamiętajmy, że miarą demokracji jest to, jak traktujemy mniejszość, jak odnosimy się do opozycji. Jest bowiem immanentną cechą tego ustroju, jakim jest demokracja, zmiana władzy. Powinniśmy o tym pamiętać, że i my nie zawsze będziemy u władzy. Że przyjdzie ten moment, a ja jestem tego najlepszym przykładem, że opozycja stanie się władzą. Nie daj Bóg, żeby wtedy stosowała prawo odwetu. Zapewniam, że ja takiego stosował nie będę. Szanowni Państwo, dotychczas jako dziennikarz tylko opisywałem świat, głównie nasz mały świat, czyli Kamienną Górę. Teraz stanąłem przed zadaniem jego zmiany. Lista rzeczy i spraw, które wymagają ruszenia z miejsca, spraw zapomnianych, zaniechanych czy zignorowanych, jest tak długa, że nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Siłą rzeczy także w swoim wyborczym programie zawarłem najważniejsze moim zdaniem cele. Skoro spodobały się wyborcom, pozostaje mi je tylko realizować. Zacznę od sprawy może błahej, ale dla seniorów bardzo ważnej. Transportu publicznego, komunikacji miejskiej dla seniorów po 65 roku życia bezpłatnej. Taka linia autobusowa od ulicy Jeleniogórskiej przez centrum na Tkaczy i na nowy cmentarz powinna ruszyć już w styczniu. Wiosną ruszą remonty fasad budynków, głównie w centrum. Do jesieni powinna się rozpocząć budowa nowego budynku komunalnego i żłobka. Do następnej zimy zakończymy od dawna zapowiadaną wymianę oświetlenia w całym mieście. Czy wszystko się uda, czy na wszystko wystarczy pieniędzy?
Tego dziś nie wiem. Wiem za to, że realizacja pewnych celów może zostać odłożona w czasie. Mój poprzednik rozpoczął kilka bardzo kosztownych inwestycji, takich jak ścieżka rowerowa, plac targowy, a przede wszystkim remont Centrum Kultury. Ich dokończenie pochłonie dziesiątki milionów złotych, a refundacja będzie dużo mniejsza niż ta, jaką obiecywał z tego miejsca poprzedni burmistrz. Czy jednak mamy teraz zaprzestać tych działań, bo okazały się dużo kosztowniejsze niż planowano? Pewnie nie, ale przez to inne pilne sprawy będą niestety musiały poczekać. Które konkretnie i jak długo okaże się niebawem. Tak jak niebawem okaże się, w jakiej kondycji finansowej jest miasto. Pomoże w tym audyt, od którego chcę zacząć swoją pracę. Zamierzam go zlecić niezależnym ekspertom. Sporządzą dla mnie i dla Państwa radnych bilans otwarcia. Wnioski z niego przekażę opinii publicznej zaraz po tym, gdy trafią na moje biurko. Szanowni Kamiennogórzanie, losy naszego miasta są w naszych rękach. Bardzo bym chciał, żebyście wszyscy na powrót poczuli się gospodarzami w naszej małej ojczyźnie. Jest moim marzeniem, by nikt z niej nie był wykluczony i samotny, objęty ostracyzmem z powodu swoich poglądów, wyglądu, przekonań czy narodowości. Chciałbym też jednak, by z postawy dajcie, zróbcie, wielu z was przeszło na postawę dam, zrobię. Trawestując Johna Kennedy'ego, powiem, nie pytajcie, co Kamienna Góra może zrobić dla was. Zapytajcie, co wy możecie zrobić dla Kamiennej Góry. Według mnie odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna. Możemy wspólnie w pocie czoła pracować nad jej lepszym jutrem, nad lepszą przyszłością dla naszych dzieci i wnuków. Jesteśmy to winni nie tylko sobie i następnym pokoleniom, ale też naszym rodzicom, którzy tworzyli to miasto przez ostatnie dziesięciolecia. Pamiętając o nich, patrzmy ufnie w przyszłość, którą wspólnie stworzymy. Zmieniajmy Kamienną Górę razem.